Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry. Z kodem Lukas możesz to zrobić, mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Witam wszystkich imperialistów. Tutaj Lukas w takim szczegółowym poradniku, w którym omawiamy zarządzanie domenami w grze Crusader Kings 3. Jakie budynki budować, jak rozwijać te prowincje, od czego zależy limit waszych domen, co oznaczają te magiczne statystyki. O tym wszystkim w tym poradniku. Aby lepiej zarządzać ziemiami swoimi oraz swoich wasali, warto jest zrozumieć, w jaki sposób one zostały zorganizowane w Crusader Kings 3. Najmniejszą jednostką administracyjną, którą możecie zarządzać, są baronie. I tak dla przykładu, tutaj wam klikam na poszczególne prowincje, to wszystko są baronie. Baronie grupują się następnie w ramach hrabstwa. Tutaj dla przykładu macie hrabstwo Krakowa, które posiada 6 baronii. Różne hrabstwa mogą posiadać od 1 do 6 baronii, przy czym te, które mają ich 6, są najcenniejsze. Jak pewnie zauważyliście, w hrabstwie Krakowa posiadamy już zabudowane 3 baronie. I mamy baronię Krakowa, mamy baronię Częstochowy oraz baronię Wiślicy. Oprócz tych zabudowanych mamy też baronię Olsztyna, Dąbrowy Górniczej oraz Jędrzejowa, które nie zostały na ten moment zagospodarowane w grze, ale możecie to zrobić. Warto jest zaznaczyć, że zarządzanie waszymi hrabstwami i baroniami troszeczkę się różni w zależności od tego, jaką formę rządów posiada wasze państwo. W teorii posiadamy 3 grywalne systemy rządów. Jest to system feudalny, klanowy oraz plemienny. W praktyce są to 2. Ponieważ feudalny system rządów i klanowy to jest dokładnie jedno i to samo, więc kiedy omówię wam feudalizm, możecie to spokojnie stosować dla państw, które mają system klanowy. Zanim przejdziemy do szczegółowego zarządzania waszymi baroniami, jakie tam budynki stawiać i jak tym wszystkim sobie tutaj zarządzać, no to może porozmawiajmy o takim ogólnym panelu, który w tym momencie widzicie, w którym są wszystkie informacje na temat, po pierwsze, w górnej części waszego hrabstwa, gdzie macie informacje o kontroli, developmencie, opinii populacji na temat waszej postaci, kultury w danym hrabstwie oraz religii w danym hrabstwie. Poniżej natomiast już macie część informacji, które dotyczą konkretnej baronii. Wróćmy jednak do statystyk opisujących całe hrabstwo. To są statystyki, które są niezmiernie ważne i niestety każda baronia w ramach tego hrabstwa, które tutaj mamy, wpływa na te statystyki. Cokolwiek złego albo dobrego będzie się działo w poszczególnych baroniach, ma to wpływ na całe hrabstwo. Pierwszą i najważniejszą statystyką jest kontrola. Kontrola jest statystyką, która opisuje ni mniej, ni więcej, ale właśnie jaką kontrolę ma dany władca w ramach całego hrabstwa nad każdą poszczególną baronią. Jeżeli mamy 100 punktów, to jest wyjebiście, nie dostajemy żadnych bonusów, ale też nie dostajemy żadnych kar. Każdy jeden punkt poniżej 100% to jest 1% kary do ilości taxation, które dostajemy w ramach każdej baronii, oraz 0,5% w ramach ilości levies z każdej baronii. Czyli jeżeli to spadnie do zera, no to kary są bardzo, ale to bardzo dotkliwe. Jak spada kontrola? Po pierwsze i najważniejsze, w momencie kiedy dane hrabstwo zostanie przejęte we wrogi sposób, czyli zmieni się właściciel tego hrabstwa, a poprzedni właściciel nie wyraził na to zbytnio zgody. Czyli w momencie, kiedy wygrywacie jakąś wojnę i hrabstwa zmieniły właściciela w wyniku tej wojny, albo kiedy zabieracie dane hrabstwo poprzez revoke title. Również wtedy kontrola w danym hrabstwie spada. Prowadzenie wojen ofensywnych powoduje, że kontrola zaczyna spadać w całym waszym królestwie, bardzo powoli. Troszeczkę szybciej spada kontrola w momencie, kiedy wasze hrabstwo albo baronia w ramach waszego hrabstwa, należałoby raczej powiedzieć, jest pod okupacją wrogich armii. Wtedy również kontrola zaczyna lecieć w dół. Kolejną sprawą są niestety bunty chłopskie i to chyba one jednak najbardziej bolą, ponieważ domyślnie traci się od minus 25 do 70 punktów kontroli. Więc to naprawdę może boleć. Kontrolę natomiast możemy zwiększać dość małym wachlarzem rzeczy.
pierwsze i najważniejsze, wasz marszałek ma tutaj trzecią umiejętność, która zwiększa kontrolę w danych prowincjach. Oczywiście im większy skill marszałka, tym szybciej on zwiększa kontrolę w danym hrabstwie. Kontrolę też możecie zwiększać, wybierając odpowiedni lifestyle focus i tutaj macie authority focus, który już zwiększa kontrolę o 0,3 miesięcznie, jak i wybierając środkowe drzewko umiejętności Overseera. Tutaj również jest dużo umiejętności, które zwiększają kontrolę w waszych prowincjach. Ostatecznie możecie też mieć więcej kościołów w ramach waszego hrabstwa, ponieważ one zwiększają tutaj dość znacząco poziom kontroli. Oraz w hrabstwach przygranicznych, z tego co zauważyłem, możecie stawiać posterunki graniczne, tylko że niestety one dają dość mało tej kontroli. Drugą najważniejszą statystyką w waszym hrabstwie jest development, czyli poziom rozwoju waszego hrabstwa. Mieści się on w przedziale od 0 do 100 punktów. Teraz w zasadzie każdy jeden punkt zwiększa o 0,5% liczbę tutaj podatków oraz liczbę lewis, jakie dostajecie z danego hrabstwa. Wielkość developmentu w prowincjach z waszą kulturą też wpływa na szybkość odkrywania przez was również tutaj usprawnień w ramach, nazwijmy to, technologii, ale o tym kiedyś sobie powiem jeszcze w osobnym poradniku. Tutaj tylko o tym wspominam. Jak rośnie development? I tutaj w zasadzie sprawa jest prosta. Głównie rośnie za sprawą waszego doradcy, zarządcy, który ma tutaj opcję Increase Development in County, gdzie stawiacie to i on zaczyna tutaj zwiększać ten development. Jest to proces niezmiernie powolny, ale szczerze mówiąc jest to chyba dla państw feudalnych najlepszy sposób wysyłania doradcy do właśnie takiego jednego hrabstwa i żeby tutaj nam rósł powoli ten development wraz z kolejnymi latami rozgrywki. Oczywiście możemy stawiać odpowiednie budynki, które posiadają coś takiego jak development growth, ale jest to modyfikator procentowy, który po prostu zwiększa nam wielkość procentowo od bazowych punktów, które tutaj mamy. Oczywiście dodatkowo mamy takie modyfikatory, które są z ziemi, jak tutaj w wypadku farmlandsów, plus dodatkowe 20% do wzrostu developmentu. Oraz warto jest też wspomnieć o tym, że porty są super budynkami do wzrostu developmentu, bo na maksie osiągają aż plus dodatkowe 0,40%, jeżeli się nie mylę. W waszych włościach typu miasto macie coś takiego jak Guild Halls, które tutaj również mają niezły bonus procentowy znowu do wzrostu developmentu. Jak widzicie, to powoduje, że naprawdę zarządca jest bardzo ważną postacią, która wpływa na rozwój developmentu w waszym jednym hrabstwie. Ale nie bójcie się. Nie powoduje to, że będziecie musieli do każdego tutaj z tych hrabstw obok, również potem jak nabijecie jakiś wysoki poziom w Krakowie, wysłać znowu waszego doradcę i tak dalej. O nie, ponieważ development rozprzestrzenia się sam, tylko że od wyżej rozwiniętych hrabstw do niżej rozwiniętych hrabstw. W momencie, kiedy Kraków ma 12 punktów developmentu, Cieszyn ma ich 8, przez co, zobaczcie, dostaje Nightboard bonus plus 0,4, czyli różnica w developmencie, jaki jest pomiędzy tymi dwoma hrabstwami. Bardzo fajny system, który powoduje, że to samo będzie gdzieś tutaj wam rosło z czasem, ale przy tym będziecie mieli naprawdę jeden super region, bardzo mocno rozwinięty, a z czasem cała reszta również gdzieś tam się rozwinie. Oznacza też to, że warto sobie to planować, który region ma być waszym jednak stolicą i gdzie ten development ma się dalej rozwijać. Następnie w Lifestyle, drzewku Stewardship, dostajecie w tutaj drzewku dokładnie architekta, również możliwość zwiększenia waszego developmentu w stolicy o dodatkowe 0,3 punkta na miesiąc. Nie jest to dużo, ale jest to chyba jedyny modyfikator. Nie pamiętam, żebym gdzieśkolwiek indziej widział jakieś inne modyfikatory do zwiększania punktowego developmentu. Raczej to wszystko dzieje się w ramach procentów i działania waszego zarządcy. Development możecie też tracić w prowincjach, ale dzieje się to w zasadzie w przypadku albo bardzo złych eventów, albo w momencie, kiedy państwa typu plemiennego plądrują wasze prowincje, jest szansa na to, że zajdzie event, który zmniejszy development waszej prowincji, albo w okolicach 1200 roku, kiedy pojawia się
horda mongolska, czy tam Hunów, już nieważne, każda zajęta przez nich prowincja traci jakiś tam duży udział developmentu, więc to naprawdę boli. Kolejna statystyka to popular opinion, czyli jak bardzo wasza postać jest wielbiona przez mieszkańców danego hrabstwa. A na to, czy popular opinion będzie pozytywne, czy negatywne, tak naprawdę ma największy wpływ to, jaka jest kultura w danym hrabstwie i jaka jest religia w danym hrabstwie. W tym wypadku mamy Polskę oraz katolicyzm. Oraz postać, która zarządza danym hrabstwem, czyli w tym wypadku nasz król Bolesław, muszą być dokładnie tej samej kultury. Wtedy nie mamy negatywnych wskaźników i wszystko jest spoko. W momencie, kiedy kultura i religia naszego władcy by się różniła od kultury i religii w hrabstwie, dostalibyśmy tutaj negatywne rzeczy, co mogłoby spowodować na przykład buntem chłopskim, który, jak wiecie, już wspominałem, zmasakrowałby naszą kontrolę w prowincji. Pamiętajcie, że różne hrabstwa, różne baronie mają różnych zarządców i to od ich kultury, ich religii zależy to, jak tutaj poziom kontroli będzie zależał, a nie we wszystkim, w całym waszym kraju, od waszej głównej postaci. Wasza główna postać kontroluje tylko kilka domen, o których powiemy sobie już za chwilę. Jak tylko powiem wam o tym, że oczywiście religię możecie nawracać opcją u waszego biskupa, convert faith in county, wybieracie jakąś prowincję, zmieniacie tam religię, kulturę możecie zmieniać opcją u waszego zarządcy, promote culture, i jak widzicie, wasz zarządca może być czasem bardzo zajętym człowiekiem i musicie zdecydować, czy chcecie zwiększać development, czy promować kulturę. Inną opcją jest oczywiście opcja revoke titles i nadanie tytułów ziemskich dla osoby z odpowiednią kulturą i z odpowiednią religią, ale to może skutkować potem bardzo negatywnym zachowaniem waszych wasali. Na sam koniec statystyk, kiedy już omówiliśmy te wszystkie tutaj statystyki waszego hrabstwa, teraz ile domen możecie kontrolować? Macie to tutaj w górnym prawym rogu, jak już wspominałem, domeny holdings, czyli bezpośrednie wasze włości, które kontroluje wasza postać, którą gracie. Ten limit, każda domena, którą przekroczycie ponad limit, zmniejsza wam ilość lewis oraz ilość pieniędzy, które dostajecie z waszych domen o 10%. Jest tutaj też hard cap, który wynosi 90%, co powoduje, że można to troszeczkę eksploitować. Liczbę domen w zasadzie zwiększa się poprzez posiadane tytuły, dla króla jest to 3, i inne modyfikatory, przy czym jednym z najważniejszych jest poziom waszego stewardshipa, waszej królowej stewardshipa, który też jest dodawany do waszego, więc im wyższy macie poziom zarządzania, tym więcej domen możecie mieć. Oczywiście w zarządzaniu oraz w opcji architekta możecie mieć tutaj również limit domen zwiększony plus 2. Omawianie zarządzania waszymi włościami zacznijmy od systemu plemiennego, ponieważ jest on łatwiejszy. Po pierwsze i najważniejsze, w ramach waszego hrabstwa nie możecie konstruować nowych baronii. Jest to zabronione, niedozwolone, musicie przejść na feudalizm, żeby tutaj postawić nowe typy baronii. Państwa plemienne w zasadzie mogą tylko i wyłącznie rozwijać już istniejące na początku gry włości i teraz tutaj możecie stawiać w zasadzie każdy rodzaj z tych budynków, ponieważ każda baronia, która już istnieje w grze, ma 4 sloty na budynki i możecie postawić dosłownie każdy z nich. Budynki typu plemiennego troszeczkę różnią się od tych, które są typu feudalnego. Po pierwsze tym, że mają mniej poziomów rozwoju, ponieważ mają tylko i wyłącznie 2. Kolejną sprawą jest to, że kosztują mniej złota, ale kosztują za to punkty prestiżu. Bonusy z tych budynków po ich postawieniu dotyczą przeważnie wojska, jakości tego wojska oraz zwiększania kontroli na waszych terytoriach. Wyjątkiem jest tutaj punkt handlowy Trading Outpost, który daje wam w czystej formie zwiększenie waszego miesięcznego income'u. Kolejność budynków do stawiania wynikających z mojej praktyki grania plemionami jest taka, że w pierwszej kolejności postawcie palisadę, ponieważ zwiększa ona poziom fortu waszej baronii, co znowu powoduje, że ona może być dłużej oblegana, jak i daje wam bonus do walki na waszym terytorium oraz zwiększa wam liczbę wojska. Dalej w kolejności są war campsy, zwiększające ilość waszego wojska oraz znacząco zwiększające jego jakość, ponieważ daje wam to rycerzy. W trzeciej kolejności postawiłbym Gathering Hall. Dostajecie tutaj znowu liczbę wojska oraz zwiększanie kontroli, o której za chwilę sobie porozmawiamy, oraz liczbę punktów prestiżu.
Na samym końcu właśnie bym stawiał budynki dające wam pieniądze, Trading Outpost, bo tak naprawdę w systemie plemiennym zależy wam głównie na wojsku, jego liczbie oraz jakości, a w ostatniej kolejności na tych miesięcznych pieniądzach, bo zarabiacie w totalnie inny sposób. To jest oczywiście moja praktyka, ale ja się dzielę tutaj w moim poradniku moją wiedzą. Jeżeli macie jakieś do tego uwagi do systemu plemiennego i budowania w nim budynków zarządzania prowincjami, wy napiszcie to w komentarzu. Powróćmy teraz do bardziej skomplikowanego systemu rządu feudalnego, jak i przypominam klanowego, bo to w praktyce jedno i to samo. Pierwszą rzeczą, która odróżnia system plemienny i feudalny w zarządzaniu, to jest oczywiście możliwość konstruowania nowych włości. Tutaj na pustych tych obszarach bez problemu możecie postawić zamek, miasto albo świątynię. Przy czym warto zaznaczyć, że w każdym hrabstwie musi się znaleźć przynajmniej jeden rodzaj włości, zanim będziemy chcieli duplikować jakiś kolejny. I tak dla przykładu, w hrabstwie Sandomierza mamy już zamek, mamy miasto i jeżeli byśmy chcieli zbudować kolejny zamek albo kolejne miasto, wcześniej musimy postawić świątynię. W momencie, kiedy w ramach hrabstwa posiadamy już postawiony każdy rodzaj włości, czyli zamku, świątyni bądź miasta, możemy na przykład dostawić dalej same zamki, tak jak widzicie tutaj na tym przykładzie. Jako władca feudalny bezpośrednią kontrolę możecie zawsze spróbować nad nowo zbudowanym zamkiem. Nowo powstałe miasta zawsze są przekazywane jakiemuś wasalowi i nie pamiętam dokładnie, czy musicie to zrobić sami, a wcześniej tutaj dostajecie wszystkie wartości zerowe, czy robi się to z automatu, ale chyba robi się to z automatu, jeżeli dobrze pamiętam. W przypadku znowu świątyń jest to zależne od tego, jaki rodzaj kleru posiada wasza wiara. Może być tutaj sprawowana władza bezpośrednia przez waszą postać, jak i możliwe, że będziecie zmuszeni do przekazania władzy jakiemuś wasalowi. W przypadku religii katolickiej w głównych doktrynach macie wprost napisane, że ziemie są przekazywane bezpośrednio po zbudowaniu waszemu księdzowi, który staje się waszym teokratycznym wasalem. Jest też możliwość posiadania innej doktryny, lay clerk, która powoduje, że świątynie mogą być pod waszym bezpośrednim zarządzaniem. Przykładem takiej religii są wszystkie odłamy religii muzułmańskiej, gdzie właśnie tutaj macie taką opcję lay clergy i jak widzicie, nasz władca sprawuje bezpośrednią kontrolę nad świątynią, z czego czerpie pełnię korzyści. Skoro jesteśmy przy różnych typach włości, które możecie konstruować, warto wspomnieć, że zamki są to włości, które dają wam największe ilości wojska oraz największą obronność danej prowincji oraz jednocześnie przy tym najmniej pieniędzy. Zamki mają budynek specjalny, który można tylko i wyłącznie w nich budować, czyli Wall and Towers, który dodatkowo jeszcze zwiększa obronność waszej prowincji oraz daje dość malutki income. Miasta natomiast są to rodzaje włości, które dają wam jak największy income, bardzo mało wojska, czyli są takim totalnym przeciwieństwem zamku. Ich specjalnym budynkiem są gildie, które dają dość sporo pieniędzy oraz, uwaga, wpływają znacząco na rozwój developmentu w całym hrabstwie, nie tylko w baronii, to jest ważne, w całym hrabstwie. Więc teraz wyobraźcie, co by było, jakbyście tutaj mieli same takie miasta dodatkowe. O ile procent szybciej rósłby development. Ostatnim typem włości oczywiście są świątynie. I jak możecie się domyślić, są one totalnie pośrednią formą pomiędzy miastami oraz zamkami. Dają średnie wartości zarówno pieniędzy, jak i lewis, czyli waszej armii. Budynkiem specjalnym w świątyniach są klasztory, czy jakoś tak to się tutaj nazywa, które dodatkowo zwiększają wasz income, dają kontrolę w całym waszym hrabstwie, to jest bardzo ważne, żebyście byli tego świadomi, że to jest na całe wasze hrabstwo, oraz dodają piety, tylko że w tym wypadku dają piety tylko i wyłącznie osobie, która kontroluje daną świątynię, czyli w tym wypadku niestety nie nam, ale arcybiskupowi Guillermo z Polski. Bardzo polskie imię, by the way. Gdyby tutaj rządziła wasza postać, ona by się zajmowała świątynią w Częstochowie, to piety szłoby dla was. Ogólnie jeżeli macie baronię typu zamek, tutaj zawsze macie 4 sloty na postawienie budynków. Baronia typu świątynia czy miasto mają tylko i wyłącznie 3 sloty, przy czym ten pierwszy zawsze jest zajęty. W stolicy waszego hrabstwa możecie widzieć czasem, bądź też i nie, piąte miejsce na budynek.
Ten slot staje się dla Was dostępny wtedy, kiedy utworzycie sobie tytuł księstwa, które posiada Wasze hrabstwo. W tym wypadku hrabstwo Krakowa jest częścią księstwa Małopolski. Mamy tytuł księcia Małopolski na naszej postaci. Dzięki temu możemy tutaj postawić właśnie te specjalne budynki z grupy Duchy Building, które są naprawdę mocne i warto jest się mocno zastanowić, które chcecie posiadać. Ilość możliwych przez Was posiadanych budynków jest oczywiście ściśle powiązana z ilością księstw, które posiadacie. Domyślnie każda postać bez kary może posiadać tylko i wyłącznie dwa tytuły książęce. Każdy kolejny generuje kary do relacji z wasalami. I z tego co wiem, te budynki chyba mogą się duplikować. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. Dwa moje ulubione typy budynków, które lubię stawiać w miejscach Duchy Buildings, to po pierwsze Royal Reserves, które powodują, że opinia wszystkich postaci, z którymi się kontaktujecie na świecie, rośnie o dodatkowe 5 punktów, a po maksymalnym ulepszeniu aż o 15. Przydaje się to bardzo, zwłaszcza przy zmianie władzy. Kolejnym takim budynkiem jest Military Academy, która dodaje rycerzy, a jak wiecie, rycerze są niezmiernie ważni, jeżeli idzie o jakość waszej armii, a im większe macie królestwo, tym macie większą armię i tym więcej rycerzy potrzebujecie. Co do stawiania reszty budynków w ramach waszych baronii, no to już nie jest jakaś tam specjalna filozofia. W odróżnieniu od tego, co było w systemie plemiennym, tutaj kosztuje to tylko więcej pieniędzy, bo 150 golda prestiżu już nie ma oraz oczywiście macie znacznie więcej poziomów rozwoju danego budynku i jest to ściśle powiązane z dalszym rozwojem waszej technologii, o czym będzie w innym poradniku. Same budynki są tutaj najróżniejsze, mieszane. Jeszcze niestety nie mam jakichś tutaj moich ulubionych sposobów budowania. Mogę powiedzieć Wam tylko, że niektóre budynki dają naprawdę niezłe bonusy do pieniędzy, inne dają mieszane bonusy, a jeszcze inne zdają Wam bonusy przeważnie tylko do armii, albo mniej armii, ale lepsza jakość armii, więc tutaj naprawdę trzeba to sobie jakoś samemu zbalansować. Jeszcze jakichś tutaj ulubionych taktyk nie mam. I tak myślę, że one w ramach kolejnych patchy, usprawnień gry by się to wszystko zmieniało. Możecie napisać w komentarzu, jakie wy budynki budujecie przeważnie i dlaczego tak, a nie inaczej. Myślę, że inni też na tym skorzystają. Istnieją też specjalne rodzaje budynków, ściśle powiązane z rodzajem terenu, na którym mamy nasze włości baronie. I teraz tak, jeżeli baronia znajduje się na ziemiach uprawnych, pojawia się taki budynek jak Gardens and Vegetable Plantation, który możemy tutaj postawić. Na wzgórzach mamy coś takiego jak właśnie Hillside Fields, w lasach są to miejsca wycinek, w prowincjach, które mają dostęp do jakiejś takiej wody, przy czym to chyba nie dotyczy rzek, z tego co zauważyłem, możemy budować porty. A w górach możemy stawiać nawet kamieniołomy. Dość fajne rozwiązanie i myślę, że warto jest zwracać uwagę, czy nie mamy dostępu do takich specjalnych budynków. Na sam koniec tego poradnika powiem Wam jeszcze taką małą ciekawostkę, którą zauważyłem. Mianowicie, w ramach jednego hrabstwa wszystkie tytuły barona, które tutaj się znajdują, niezależnie od tego, ile osób może dziedziczyć wasz tytuł, zawsze dostanie wasz główny syn. Zresztą nawet tutaj to zobaczcie. Hrabstwo Krakowa, Olsztyna, Dąbrowy Górniczej oraz Jędrzejowa wszystkie dziedziczy mój pierworodny syn, a pozostali zostaną bez niczego, bo posiadam wszystkie baronie w ramach jednego mojego głównego hrabstwa. Warto jest o tym pamiętać. Jeżeli bym posiadał ziemię w Cieszynie albo Raciborzu, to tutaj oczywiście już ta zasada nie działa, bo hrabstwo Raciborza przeszłoby na przykład na syna bez pryma, a hrabstwo Cieszyna na mojego najmłodszego Bolesława, bo takie mam prawo dziedziczenia. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że konstruowanie nowych baronii w ramach hrabstwa niestety zwiększa wasz limit wykorzystania domeny.
to już wszystko w tym jakże długim i szczegółowym poradniku. Naprawdę przy nim posiedziałem. Mam nadzieję, że wiedza, którą wam tutaj przekazałem, była przydatna i będziecie cieszyli się grą Crusader Kings 3, tak jak ja. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi, oczywiście piszcie je w komentarzach. Inni na pewno też na nich skorzystają, nie tylko ja. Ja tak samo, jak macie jeszcze jakieś porady, też piszcie je w komentarzach. Zajrzyjcie też w ogóle do sekcji komentarzy. Tam niektórzy naprawdę czasem się rozpisują w poradach do tej gry. Warto jest tam zaglądać. Na koniec mam nadzieję, że zasłużyłem na tego lajka, no i żeby polecacie moje poradniki swoim znajomym. Mamie, tacie, babci, siostrze,